Przede wszystkim to jest chłopak bardzo pozytywny, jak w szatni, tak na boisku. Bardzo często uśmiechnięty. Andrzej jest przede wszystkim bardzo ważną postacią u nas i widać to w każdym meczu. To jest gość, który ma oczy dookoła głowy. Widzi dużo, podchodzi pod grę, nie boi się. Mi jako obrońcy nie boję się zagrywać mu piłki, bo wiem, że rzadko ją traci. Jeżeli nie ma rozwiązania do przodu, to stara się ją po prostu nie stracić i to mu bardzo dobrze wychodzi. Uważam, że powinien czasami grać szybciej, natomiast lepiej piłki nie stracić, niż ją stracić przez, uważam, zbyt szybkie zagranie. Bierze odpowiedzialność na siebie, nie boi się gry, odwraca się z piłką, gra do przodu. Ciężko mu tą piłkę odebrać i umie ją w taki sposób zastawić, że rzadko przeciwnik jest w stanie zagarnąć mu tą piłkę. To, co go cechuje na boisku, to jest charakter. Lubi wygrywać, nawet na treningu nie odpuszcza i w małych grach też lubi wygrywać i wszystko daje, żeby osiągnął swój cel. Gra przed nami, także cały czas te rozmowy, on też cały czas podpowiada. Musi być ta komunikacja między pomocnikami a obrońcami. Dużo młodszych zawodników może się wiele od niego fajnego nauczyć. Jest to osoba, która pracuje za dwóch na boisku i czasami tego nie widać. Ja wiem, ile ona znaczy, jak ważną jest postacią, jeżeli chodzi o grę w defensywie. Bardzo pracowity i dalej chce się uczyć. Bardzo mądry piłkarz.